Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie opowiem Wam o 5 niszach, w które warto wejść, jeżeli chcecie zacząć działać i sprzedawać w dropserwisingu. Należy jednak pamiętać o tym, aby wybrać jedną niszę, jedną usługę, ponieważ ważne jest wybranie dobrej usługi, natomiast ważne jest również jej zareklamowanie. I teraz, jeżeli będziecie chcieli reklamować różnego rodzaju usługi, no to będziecie to swoje jakby energię rozkładali na różnego rodzaju nisze. A w tym momencie, jeżeli wybierzecie jedną usługę, jedną niszę, no to będziecie mogli wymyślać różnego rodzaju sposoby na to, jak zareklamować właśnie ją i wtedy myślę, że będzie to o wiele bardziej skuteczniejsze. Należy również przypomnieć o tym, że e-commerce się rozwija się dropshipping, jest coraz więcej ludzi, którzy prowadzą tego typu sklepy internetowe i potrzebują oni nieraz, po prostu pracują oni również na etacie i potrzebują pomocy, ponieważ nie mają czasu na to, żeby to wszystko ogarnąć i wtedy możemy my jakąś usługę zaproponować, typu zbudowanie sklepu czy reklama na różnego rodzaju portalach. Więc myślę, że jeżeli zbudujemy swój biznes dropserwisingowy wokół tego tematu, to możemy bardzo dużo zrobić nie tylko w 2021 roku, ale i w następnych latach. Ale nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej niszy, którą będą YouTube Ads, czyli reklamy na YouTube. Jest bardzo dużo różnych agencji, które reklamują się, że prowadzą różnego rodzaju kampanie na Facebook czy na Google Ads, ale jeżeli chodzi o YouTube Ads, no to tutaj jest mniejsza po prostu. Ludzie nie prowadzą tego typu kampanii, a myślę, że bardzo dużo przez to tracą. Też ostatnimi czasy dużo osób zaczyna dropshipping, ale ich konta na Facebook Ads są zbanowane i szukają oni alternatywy do tego, żeby gdzieś rozreklamować ten swój produkt, więc myślę, że YouTube Ads jest kolejnym takim bardzo dobrym źródłem dochodu, jeżeli mamy sklep internetowy. Więc wystarczy, że znajdziemy takie osoby, które szukają jakiegoś sposobu na rozreklamowanie się. Te osoby często mają budżet, duży budżet, dzięki czemu będziemy mogli zarabiać w taki dosyć pasywny sposób i musimy im zaproponować, że możemy zrobić taką reklamę na YouTube i tak dalej. Trzeba przemyśleć oczywiście całą strategię, ale myślę, że jeżeli chodzi o YouTube Ads, no to jest to bardzo dobry moment na to, żeby w to wejść. Fajne jest również to, że nie musimy mieć tak naprawdę żadnej wiedzy na temat tego YouTube Ads, ponieważ będą za nas to robili freelancerzy, więc nie musimy nawet, kontaktując się z tymi osobami poprzez e-mail i tak dalej, nie musimy nawet wiele, dużo wiedzieć na temat tego YouTube Ads. Drugą niszą, którą również warto się zainteresować i jest to taka nisza pokrewna, to jest to Facebook Ads, czyli wiadomo, prowadzenie kampanii na Facebooku i tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie coraz częściej mają te pobanowane konta na Facebooku ze względu na to, że to są nowe konta reklamowe i tak dalej, natomiast wszystkie te osoby, które tutaj reklamują się, że poprowadzą takie reklamy na Facebooku, to są to osoby, które mają już konta, które gdzieś tam chwilę czasu są na tym Facebooku, no i znają oni wszystkie zasady, także ich konta raczej nie zostaną zbanowane i teraz wystarczy, że znajdziemy takie osoby, które mają problem z tym, że faktycznie te konta na Facebooku mają pobanowane i zaproponujemy im współpracę, właśnie, że poprowadzimy ich kampanie internetowe. Oczywiście nie musi się to ograniczać tylko do e-commerce, do dropshippingu, bo tak naprawdę nawet zakłady różnego rodzaju, czy to fryzjerzy i tak dalej, również będą potrzebować tego typu kampanii. No i zdecydowanie możemy wtedy użyć freelancerów do tego, aby te kampanie poprowadzili, a my za to otrzymamy swój profit. Trzecią niszą, którą również można byłoby się zainteresować, są to reklamy, czyli ogólnie produkcja reklam. No jeżeli ludzie chcą reklamy puszczać na Facebooku, czy też chcą reklamę puszczać na YouTubie, no to potrzebują jakiejś reklamy wideo, czy też zdjęcia do tego, żeby faktycznie mogli rozreklamować ten produkt. I teraz również jest wiele osób, które nie potrafią tego robić w skuteczny sposób, a chcą prowadzić swój sklep dropshippingowy, chcą reklamować te produkty. Często ci ludzie również nie mają czasu, ale mają pieniądze na to, żeby nam zapłacić, no i żebyśmy taką reklamę zrobili. No i w tym momencie tutaj będziemy mieli dosyć fajny model biznesowy, ze względu też na to, że taka osoba na pewno nie poprzestanie na jednej reklamie, będzie chciała reklamować więcej produktów i za każdym razem będzie do nas wracała po tą reklamę. A my oczywiście przyjdziemy na Fiverr'a i ją tutaj zakupimy. No i też to się nie ogranicza do e-commerce, do dropshippingu, ponieważ różne osoby, na przykład prowadzące jakieś usługi i tak dalej, również będą takie osoby potrzebowały tego typu usług, więc my możemy to zapewnić. Oczywiście trzeba wybrać sobie tą grupę odbiorców, gdzieś znaleźć taką grupę odbiorców, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale myślę, że jeżeli chodzi o reklamy, no to tutaj zdecydowanie również jest fajny moment na to, żeby wejść w to. Czwartą niszą, czwartą usługą jest budowanie sklepów, budowanie witryn internetowych. Myślę,
że coraz więcej ludzi będzie potrzebowało witryn internetowych, coraz więcej ludzi będzie chciało, żeby zbudować im sklepy internetowe i tak dalej, i tak dalej. Ja to widzę po sobie ze względu na to, że też do mnie pisze bardzo dużo osób, że potrzebują taki sklep internetowy. Oni zazwyczaj mają jakieś inne firmy i chcą, aby po prostu chcą jeszcze kolejną działalność do tego dołożyć sobie, żeby to, te pieniądze rozłożyć. No i mają na to, żeby zapłacić nam za to, za projekt sklepu. Natomiast oni nie mają po prostu czasu i nie chce im się tego uczyć, więc zdecydowanie wtedy my możemy wejść do gry. No i to jest też fajne, bo ze względu na to, że taka osoba jak poprosi nas o zbudowanie sklepu, no to później może chcieć, żebyśmy zrobili na przykład jej reklamę. Oczywiście możemy to zaproponować również, żeby zrobić jej później reklamę Facebook Ads czy też na YouTube Ads, więc zdecydowanie możemy to połączyć i mieć takiego, zdobyć takiego klienta, który nie dość, że zapłaci nam za stronę, to później miesięcznie będzie nam płacił za reklamy. No i teraz jak znajdziemy na przykład 5 czy 10 takich klientów, którzy miesięcznie nam będą płacili, no to będzie to taki dochód miesięczny pasywny, gdzie my tak naprawdę nic nie musimy robić, bo tymi reklamami będzie się zajmował jakiś tam freelancer, któremu będziemy płacili jakąś część tych zarobionych pieniędzy. No i piątą, ostatnią niszą jest to blog writing, czyli pisanie blogów, pisanie artykułów. Jako że powstają sklepy internetowe i powstają witryny internetowe, no to każdy chce w jakiś sposób często darmowy się rozreklamować. No i często ludzie decydują się właśnie na pisanie bloga, tak żeby ten blog pojawiał się w wyszukiwaniach w Google, żeby dzięki czemu docierał jakiś ruch na naszą stronę i przy okazji jak ta osoba przeczyta ten blog, no to zobaczy nasze produkty, czy też zobaczy nasze usługi i może będzie zainteresowana tym. Więc napisanie takiego bloga komuś się opłaca ze względu na to, że ta osoba kupi powiedzmy ten blog za te powiedzmy $100 i tak naprawdę jeżeli ten blog będzie się wysoko pokazywał w Google, no to będzie przez cały czas przez cały czas prowadzenia tego sklepu internetowego będzie tutaj docierał ruch na naszą, na ten sklep, więc osoby decydują się często na napisanie tego typu bloga czy artykułu, zlecają tego typu rzeczy. Również możemy my docierać, zobaczyć, czy znaleźć jakieś sklepy, czy znaleźć witryny, zobaczyć, czy pisze ktoś tam bloga, jeżeli tak, to i tak możemy do niego napisać, ze względu na to, że ta osoba może fajnie chcieć, żeby ktoś go zastąpił w tym, bo ona nie ma na to za dużo czasu, więc myślę, że takie osoby będą również zainteresowane. Jak widać po sprzedażach tego typu usług, no to jest tego dużo, bo bardzo dużo aukcji jest tutaj i każda z nich gdzieś tam jakieś blogi ma tutaj do napisania, więc widać, że to działa i że ludzie chcą, potrzebują tego typu również usługi. I na końcu dodam, że również fajną usługą jest montowanie filmów małym YouTuberom w takim na przykład przedziale jak ja, czy te 1000 do 10 do 50 tysięcy subskrybentów. Takie osoby często nie mają czasu na to, żeby zająć się czymś innym, bo muszą to montować po kilka godzin. W moim przypadku no to tego akurat tyle nie ma, ale niektórzy mają inny content i muszą się skupiać na tym, żeby to wszystko pomontować. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł na to, żeby choćby ruszyć na tego YouTube'a, znaleźć tego typu osoby i powysyłać im wiadomości, że po prostu z chęcią pomontujecie im filmy, przedstawcie im benefity i tutaj również to będzie fajnie działało. Później znajdziecie taką osobę na Fiverrze i ta osoba wam ten film fajnie tutaj obrobi i wyślecie tej osobie. I teraz co jest fajne w tych niszach, to to, że większość z nich jest takim, będą tutaj powracający klienci, czyli w przypadku YouTube Ads, no to wiadomo, każdego miesiąca ta osoba będzie chciała, żeby prowadzić te kampanie, żeby to po prostu cały czas przynosiło zyski. W przypadku Facebook Ads jest to samo, ponieważ jeżeli taka osoba będzie chciała, żeby prowadzić jej kampanię, no to jeżeli znajdziemy ten, na przykład ta osoba znajdzie ten zwycięski produkt czy coś, no to tutaj będzie chciała, żeby te kampanie prowadzić cały czas. W przypadku Ads, no to również zazwyczaj jest tak, że ci klienci będą powracać, ponieważ będą chcieli nowe reklamy, bo wiadomo, żeby rozwijała się ta ich marka, żeby ludzie, zwiększa się świadomość jej marki. W przypadku bloga również myślę, że tutaj bloga myślę, że również klienci będą powracać. No i jeżeli chodzi o website developing, to również ze względu na to, że czasami trzeba administrować tą stronę, czy choćby zaproponować później reklamy i również będzie to fajny model biznesowy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je w komentarzach, z chęcią na nie odpowiem, zostawcie jakiegoś lajka, zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i widzimy się następnym razem.